Nie mam fantastycznie zjechany głos. W związku z tym, jak będziemy robić? Dobra, miło. Za rok jako pierwsza. Może użyj Iwony. Postaram się mówić krótko. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o troszkę takim moim spojrzeniu, które powstało w wyniku zmian, które się działy w moich firmach, w których pracowałam niektóre z nich nabawały mnie taką pewnością co do przyszłości mnie, ale w końcu powiedziałam, że dobrze, trzeba się pogodzić z tym faktem i z zaciasem. Spojrzenie, które tutaj przedstawię, jest bardzo subiektywne, więc można się z nim zgadzać. Można dużo wypróbować oczywiście. I jak się dowiedziałam, nie ma zastosowania w bankach. Korporacja, ale nie w bankach. Może być kilka słów o mnie. Nie jestem na Śląsku po raz pierwszy, jak niektórzy sugerowali. Z Linuxem mam do czynienia od tak dawna, że już nawet lepiej nie liczyć. Zaczęłam od tłumaczenia Debian Weekly News dla mojego kolegi, który nie znał angielskiego. Potem jakoś to publikowaliśmy to. Potem zaczęły się jeszcze jakieś zimowiska, jesienie Linuxowe, pik, linaria i tego typu. Potem miałam przerwę i teraz to jestem znowu. W międzyczasie zdążyłam być deweloperem PHP, a potem zostałam adminem Oracle. Zajmuję się bazami, zajmuję się administracją bazy. Taki powrót troszkę do czasów, w których byłam jeszcze programistką. Pierwszego admina, który poznałam się na siatką na tej sali. I tak sobie pomyślałam, że administrator to jest taka osoba, która tak przychodzi od czasu do czasu, coś tam grzebie i zarabia pieniądze. Pani robota. Potem zobaczyłam innych adminów, nadal mi się wydawało, że admini to są ci, którzy siedzą i nic nie robią tak naprawdę. Coś tam w pogrzebie, a tak poza tym to siedzi. Wydawało mi się właśnie, że admin to jest taka osoba, która jeżeli coś ma zrobić dwa razy, to za drugim razem już masz lepszy skrypt, bo już nie będzie się chciał wyglądać w tym raz ręcznie. Potem życie zmyślikowało tę opinię, niestety. No i pierwsi adminik, który poznałam, byli odpowiedzialni za wszystko. Za właśnie stronę dwufilm, za pocztę, za backupy, za firewall, potem za wysłanie do kary, za kupowanie kary do firmy, za skręcanie kapelków, wszystko. A potem przeszło tym większym, jak mi się okazało, że od wszystkiego są osobne zespoły. Jest zespół systemów operacyjnych, jest osobny zespół odpowiedzialny za dyski, backupy, tudzież tasiemki. Jest osobny zespół odpowiedzialny za firewall i sieci, osobny do baz danych, osobny do systemów monitorujących nawet. I być może jeszcze są jakieś takie, jest osobny zespół do middlewareu. Jakie to stwarza problemy? Takie, że każdy zespół, który opracowuje, to my będziemy trzymać, na przykład tylko nazwę wiki, a drugi zespół mówi, a my będziemy trzymać. My będziemy trzymać HTML-u, a my będziemy trzymać czymś tam. Powiedzmy, będziemy trzymać informacje o tym, co mamy w Excelu. A inni mówią, a my będziemy dokumentację robić w docach. Bo lubimy doce. Potem się okazywało, że nawet w ramach jednego filmu, jeżeli są jakieś skrypty, przychodzę do firmy i już są jakieś skrypty, już coś tam jest zainteresowane, coś tam startuje samo, coś tam można jednym skryptem zapuścić w wielu miejscach, włączyć, monitoring wyłączyć. No i się okazuje, że część skryptów jest w Bashu, część skryptów do Oracle jest. Ponieważ część skryptów jest w Perlu, bo akurat kiedyś był taki fajny admin, jak on akurat lubił robić Perla i akurat napisał w Perlu. Trudno.
A potem się okazuje, że no jeszcze coś tam kazali napisać, no to też do użytku w ramach jednego teamu i stwierdzili, że najwięcej osób zna PHP. No, trzeba było napisać w PHP. To sobie już plus jeden, jednego zwolnili, żeby ktoś mógł obsługiwać, prawda? No i w związku z tym, zanim poznaliśmy te wszystkie różne technologie, skrypty, jakieś tutaj monitoring z tej strony, z tamtej strony, coś tam dostajemy mailem, coś tam dostajemy SMS-em, tutaj gdzieś trzeba coś ręcznie sprawdzić. Zanim ktoś się mógł tego nauczyć, to mijały miesiące, osoba miesiące programisty, ludzie rzadkie trochę kosztują. Potem się okazało w jednej z firm, której pracowałam, że programiści dostali zadanie, że mają nową funkcjonalność dobudować, albo jakiś nowy system zbudować, czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny. To się okazuje, że oni zgłaszają. Okazuje się, że programiści zgłaszają zapotrzebowanie, że potrzebujemy jednego serwera bazodanowego w każdym z naszych środowisk, tam jeden europejski, jeden jakiś tam wielkości integracyjny, tam jakieś zetwa produkcyjne, potem do tego jeszcze tam serwer aplikacyjny, potem jeszcze do tego trzeba dotykować jakiś monitoring, potem do tego trzeba zadbać, żeby tam poczta działała, jakieś firewall trzeba otwierać. I okazywało się, że taki projekt dostarczenia infrastruktury dla małego z założenia projektu programistycznego zajął też miesiące. Więc zarząd stwierdził, nie, to jest za długo, a programiści to już w ogóle. No myśmy to sobie sami postawili na MySQL i byłoby dobrze. I właśnie w pewnym momencie już tylu programistów było tej firmy, w której pracowałam. Tudzież młodych jakichś tam osób, które programistów, czy tam powiedzmy jakichś tam w innych teamach, którzy już znali Linuxa ze swojej praktyki w domu, że okazało się, że oni, żeby tam coś przetestować, to nie czekali te miesiące, aż my im tam przygotujemy tą infrastrukturę, tylko sobie sami budowali. No i jak już sobie tak sami mówili raz, drugi, trzeci, to potem ktoś stwierdził, że no słuchajcie, to wiecie co, to właściwie tutaj mamy taki projekt wewnętrzny, tylko właśnie dla was, to może zbudujcie go tam na tych swoich technologiach, no niech wam będzie. Bo nie trzeba było płacić subskrypcji za Solarisa, nie trzeba było wykupywać nowej licencji na Weblogica, nie trzeba było nowej fantastycznej, bardzo tani licencji Oracle'a, prawda? No, wszystko okazało się, że nawet można postawić gdzieś tam na PC-cie pod biurkiem i działa. Ale fajnie. Czyli jakby najpierw gdzieś ta wiedza była u ludzi po domach, wyniesiona z jakichś tam pingwinariów czy innych tam stron internetowych, prawda? Każdy z nich trzeba w domu. I teraz nagle się okazało, że firma pozwala tego użyć w pracy, ale fajnie. I potem jakby architekci wewnętrzni, tudzież osoby jak tam wyżej zarządzające wielkimi działami IT, zorganizowały się, że te projekty jakoś tam działają na tym Linuxie. Nawet tam jakieś, na przykład generuje jakieś wykresy, fajnie to wygląda, nawet wysyła maile z tymi wykresami. Ktoś tam mogą zobaczyć, że tutaj nam przychód rośnie w zeszłym tygodniu, albo tam, że tutaj nasza strona ma tyle hitów, albo na przykład była jakaś tam. Tak jest. Słupki, torbiki, to fetysz tych ludzi jest. Dokładnie. Jak ktoś potrafił wygenerować jakieś tam, nieważne, że SVG, nieważne, że to tam miał byle jaką czcionkę, wysyłał maila i miał jakieś tam fajne wykresy. Znaczy, najlepiej by było, jakby pliki Excela wygenerowały. Więc potem taki zarząd stwierdził, no dobra, bo dla tych dużych projektów będziemy nadal podążać tą starą ścieżką kilkumiesięczną,
jego fapy. Natomiast dla jakichś pilotażowych projektów, dla takich małych klientów, którzy no chcielibyśmy, żeby byli naszymi klientami, ale wiemy, że nam nie zapłacą, to obecnie budżet tam poskąpimy na dosyć licencję do Szakla, poskąpimy na licencję do Solarisa, poskąpimy na jakieś tam drogi od naszej ulubionej firmy EMC, tylko postawimy to na jakiś tam mały serwery do serwerowi z jakimiś tam normalnymi dyskami, CPI-tem czy czymś i niech sobie programiki postawi. No i potem się okazało, że no dobra, programiści postawili, ale programiści chcą skończyć projekt i potem chcą zająć się innym projektem, nie chcą tego utrzymywać. A potem się okazywało, że to co oni tam napisali, co tam stało pod tym biurkami, to oni potem muszą to utrzymywać. I że na przykład raportują programiści, że 2 godziny dziennie utrzymują, bo muszą jakieś tam, albo dostają jakieś maila z jakiegoś swojego monitoringu, że coś tam nie działa, a to jakiegoś baga wykryto, a to coś się posypało, coś trzeba sklonować, odtworzyć albo coś tam. No i się okazało, że tutaj koszty rosną. Więc stwierdzili, no dobra, to trzeba popchnąć do tych firm raportujących. Oni dobra, to tam sobie poradzą. No albo się okazało, że my to jesteśmy supportujący od Solarisa, my się nie znamy na tym się. No i potem firma wpadła troszkę w własną pułapkę, tak? Musiała posłać na kursy z Red Hata, na kursy z MySQL-a. Powiedzmy, że jakoś tam po grudach poszło. Zaczęliśmy supportować te Linuxy i MySQL-e, więc już wtedy tam Linuxy, MySQL-e, SQL serwery. Tutaj jakiś drugi przykład, który mam podany, to żydy, że tak powiem, że firma stwierdziła, że o, tutaj pozycja taka finansowa w naszym rocznym budżecie, licencja za eurocika, to trzeba ją tak skrócić i damy nagrodę temu, który wymyślił, że można to na kata przemigrować do momentu, kiedy trzeba zapłacić licencję na eurocika, mają bardzo, bardzo bardzo mocny deadline. Oni niech migrują. Migrują. No i stwierdzili, że niestety jeden topcat nie pociągnie. Więc zrobią dwa. I tak fantastycznie zaimplementowali jedną aplikację, że no nie wiem, może. Ale na przykład problem był taki, z którym nie wiem, czy to może dlatego, że on był trochę silniejszy. W każdym razie taki troszkę dygresja na temat tego, że źle zaprojektowana aplikacja może coś tam napsuć, że obsługiwali ileś tam update'ów na sesji użytkownika, nie wysyłali ich w jednym update'cie do bazy, tylko w kilku i co ciekawe, odbalansowali sobie te update'y pod właśnie dwóch topkatach i się okazywało, że się sesje zakleszczały i że niestety połowa danych tam się nie zapisywała w ogóle. Bo tak mówił, niestety to coś trzeba widzieć. Ale powiedzmy, to tam przeszło sobie bokiem. No i tutaj już wspomniałam, że programiści zaczęli sami sobie instalować te topkarty na własnych serwerach, żeby sobie stworzyć środowiska jakieś deweloperskie, co tam oczywiście odwaliło jakiejś tam pracy jako administratorom baz dzierżyć systemów. Ale co było dalej? Napisane on dalej, że jest system na góry. Tak troszkę wydaje mi się, że mogło to być związane z tym, że firmy komercyjne, również Solaris, zorientowały się, o tutaj ktoś nas goni, coś trzeba zrobić lepiej. I Solaris wprowadził zamówić, tak? W związku z tym znowu firma musiała kogoś tam wysłać na jakieś szkolenia, żeby mógł instalować, a potem rzeczywiście było to trochę szybciej. Potem jakiegoś tam VMware zainwestowali, jakieś tam szablony gdzieś tam, ktoś się nauczył wykorzystywać i się okazywało, że można nowe serwery postawić troszkę szybciej. Można nie instalować tego systemu, tylko sklonować go z jakiegoś szablonu albo z poprzedniego i będzie prawie identyczny. Poza tym, że nie trzeba być ograniczonym do tego fizycznego dysku, tylko można go sobie rozszerzać o jakim
jakimś tam krajem. Oczywiście dużo było oporu w związku z tym, niektórzy administratorzy Linuxa, Unixa, którzy potem byli administratorami Linuxa, byli bardzo, bardzo niechętni rozszerzania na przykład systemu jakiegoś systemu plików online, bo to przecież może się coś popsuć, na wszelki wypadek trzeba wszystko zamknąć, prawda? A jak zamknąć, to trzeba po zagodzinach pracy, jak po zagodzinach pracy, to firma musi płacić nadgodziny. I z czegoś, co w założeniu miało być łatwe, przyjemne i online. Przepraszam, która firma płaci za nadgodzinę? Za administratorów? Nie w tym kraju. No. Nie, no bez przesady. U mnie płacą, bo u nas płacą, no bez przesady. Ale wiatra się nie liczy. No i się okazało, że jakąś tam mentalność od instytutu też trzeba zmienić. Tak, no, zajmowało mniej czasu z tymi Solaris Stones i można było, jak to tak, powiedzmy, poprzez wykorzystanie szablonu VMware stworzyć jednolitą konfigurację, przynajmniej na start. Jakąś tam konfigurację, która przez lato została wypracowana jako prawidłowa przez administratorów, że tutaj w tym pliku chcemy mieć takie parametry, a naszym serwerem SSPP jest zawsze coś tam, więc po co nam to konfigurować z ręki, jak możemy mieć to w template'cie. A potem się okazało, że wszędzie przed Agile, Scrum. I tak stwierdzili, że no jak to? Przecież my chcemy nowe rzeczy wypuszczać na produkcję nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Więc jak to może? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby infrastrukturę budować wolno nadal. Musimy coś z tym zrobić. W związku z tym pomyślano, wybrano odgórnie, tutaj nie miałam, że tak powiem, żadnego wpływu ani w mojej poprzedniej firmie, ani w obecnej. Wiem, że są różne, co najmniej trzy inne wiodące technologie. I na początku był taki opór, zamiast powiedzieć, że to wy tutaj nam to spapetyzujcie, stwierdzili, nie, ci na mnie są zarobieni. Najlepiej zatrudnimy kogoś innego, kto tak wymyśli. Jak on to ma w CV napisane, że coś tam spapetyz robi. No i pojawiły się takie osoby, które nie wiem, pojęcia o tym, jak nasze systemy działają. I zaczęły tego papieta pisać. Tak piszą, miesiąc, dwa, trzy, półtora. Coś tam wreszcie zaczęło działać, ale się okazuje, że nie. Tam się nie podoba, to co oni napisali. No nie chcemy tego zaproponować. No, w każdym razie w mojej obecnej firmie mam szansę jakoś tam własnymi palcami się przyczynić do tego papieta. No a jak papet, to u nas przynajmniej jest na wios. Gdzieś tam za list też się pojawił, ale jakbyś chyba był źle skonfigurowany, za bardzo. Ale w każdym razie z tych komercyjnych systemów monitoringu, którym konfigurowanie zajmowało na przykład jednej projekty, później tam potrzeba było znać specjalny język budowany z tego monitoringu, który trzeba coś tam zdefiniować w kolejnym pylniku, gdzieś tam tutaj dokładnością do spacji podać. To się okazywało, że takiego radiosa potrafi sobie też korytarstwa skonfigurować. No i dlaczego by tam, nie wsadzić do papeta i nie spiąć razem. I teraz na serwery róbcie szybciej. Teraz tak, 20 minut w górę. No i wydaje mi się, że od tego nie ma odwrotu. To znaczy, że już nie wrócimy do czasu, w którym komuś pozwala się na to, żeby instalował system operacyjny z ręki. Chyba, że jest w firmie, w której jest 5 serwerów. A ja mówię o takich firmach, których serwerów jest tam, powiedzmy powyżej 50, bardziej w setki. No i tych serwisów jest też również N. Każdy ma jakieś tam swoje zestawy konfiguracji. Na przykład u nas Oracle zawsze ma tam jakieś table space'y i te table space'y zawsze muszą mieć więcej niż ileś tam na dzień dobry miejsca i zawsze musimy mieć jakieś tam opcje podłączone, podłączane i chcemy, żeby to zawsze było tak samo. Więc rzeczywiście Puppet do tego mocno się przydaje. Nie, mamy do tego jakieś tam skrypty wyrzeźbione dla fundamentów,
skrypt jest powiązany z klikiem tekstowym, gdzie trzeba teraz wejść do tego kanału, bo już mamy ten skrypt. A on wejść do innego kanału, bo już mamy ten skrypt. No i oczywiście nigdy nikt nie miał czasu na to, żeby nie tam spiąć biedę albo coś takiego. Albo ktoś tam, kto nie wiedział, że jest tam takie opcje, że na przykład można sobie zrobić silent installation i zawsze robił instalację reklam w fixach. No, też tak można. No w każdym razie wydaje mi się, że właśnie od automatyzacji nie ma odwrotu w takich środowiskach, jak o jakich ja mówię, z dużą ilością serwerów. Więc jeśli ktoś tego nie zaakceptuje, to myślę, że prędzej czy później wypadnie z tego rynku pracy, więc warto jest z technologiami się zapoznać i nie polubić. Z tego, co poczytałam wczoraj, Puppet z tych czterech wiodących technologii do zarządzania konfiguracją jest najtrudniejszy, żeby się go nauczyć na dzień dobry, tak, żeby zarządzać tam relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami, które są konfigurowane, ale działa. No. Nie trzeba oczywiście konfigurować wszystkiego od razu, tak? Można sobie na jednego dnia skonfigurować same swoje jakieś tam cron joby, drugiego dnia będzie trochę czasu skonfigurować sobie jakieś tam powiedzmy userów, które muszą być trzeciego dnia jakieś tam prawa dostępu do plików czy katalogów i tak po kolei, ale to jest zgodne z technologią Agile, tak? Co tydzień możesz się wykazać zarządowi, że a tutaj poprawiłem, tutaj jestem o 5 minut, tutaj zaoszczędziłem 5 minut czasu tutaj, a tutaj 5 minut czasu tam, tak? Poprzednia instalacja Oracle zajmowała mi ileś tam, ta instalacja Oracle zajmowała mi tam 30% czasu mniej. Tak troszkę dygresja, bo jakieś tam było zainteresowanie na liście od MongoDB. Pojawiło się określenie, które ja nadal nie rozumiem, ale je przytoczę, że relacyjne bazy danych ograniczają programistów. Programiści muszą stworzyć SQL-kę, która im doda kolumnę do bazy. W MySQL-u zdanie kolumny jest to N godzin, jeżeli mamy nie wydaje że ten skrypt musi zostać zgodnie z IT-em zaakceptowany przez kogoś, kto jest seniorem, albo z innej działki, albo właśnie z teamu, który zajmuje się supportem, powiem was. Coś było. I po prostu tak, i że tak powiem overhead jest do tego, że stwierdzi, że nie, no myśmy chcieli taką, właśnie tutaj, no poznaliśmy, gdzieś tam w internecie, gdzieś tam są MongoDB, CouchDB, jakichś takich podobnych. No i okazało się, że producent MongoDB zrobił ciekawy pomysł, się zaproponował darmowe kursy i tyle osób z nich skorzystało i zostało certyfikowanymi administratorami albo deweloperami MongoDB, że się okazało, że ci ludzie mieli cali zajęli. Przyszli po tym kursie i ale fajnie, weźmy naszą całą bazę i zasajmy ją do MongoDB. I tam na przykład za takim ciosem poznam jednego dewelopera, który wziął cały system CMS z firmy, napisany jakiś tam przez pięć ostatnich lat. W ciągu jednej nocy, to tak zafascynowany MongoDB, że w ciągu jednej nocy przerzucił wszystkie dane, które tam miał z jakimś zrzutu z developmentu i przepiął tą aplikację na korzystanie z MongoDB i mógł pokazać na swojej platformie, że to działa. Potem w praktyce okazało się, że nie było tak łatwo. Nie chcieli tak pozwolić na to, żeby taką migrację zrobić. No dobra, sprawdź teraz. Ale powiadomo coś na temat wydajności, jak to w tym przypadku wyszło? Nie, ponieważ on testował tylko funkcjonalność. On testował tylko, że ta baza działa. Natomiast absolutnie nie brał pod uwagę tego, jak to się będzie potem skalowało, czy przy ilości użytkowników, których mamy, to w ogóle pociągnie. Ostatecznie zdecydowano się na technologię nie relacyjną, ale komercyjną. Także może nie będę mi mówić, bo nie open source i w ogóle. Ale wiesz,
zawodowy prezes tam na jakimś poziomie IT tak chciał i trudno. Miał doświadczenie z tym dobre, trudno, może tak zdarzyło. A zapisz ten dziwny. I tutaj taki właśnie, a jak odbiję, trochę smutno, że no, wszystko chcą mi zmigrować na Oracle, na moje SQL-a. Tutaj coś mi mówią, że największą moją bazę w Oracle, która była korem całej firmy, chcą przenieść na nowy DB, czy tam co innego. No to chyba tak nie za bardzo staje się niepotrzebne. Ale się okazuje, że mogę się odnaleźć właśnie w jakichś tam systemach, które nadal są i będą w firmie, albo w jakichś tam nowych, albo w innej firmie. No, z licencjami do Oracle jest tak, że one są stałe, tak, perpetuum. W związku z tym, nawet jeżeli przestanie się ich używać, no one tam jeszcze się ciągną latami. Więc zasadniczo można z nich korzystać, tak? Jeżeli się zamknie jedną bazę gdzieś tam, to można wykorzystać to do czego innego, gdzieś tam idzie przepisać organizację na inne serwery. I jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jak też wyglądało w przyszłości? No tak jak ten szef powiedział, że wy macie tutaj zrobić na te systemy tak, żeby dało się, żebyśmy my wam zlecili, że macie nam przygotować zestaw serwerów dla danej naszej dużej aplikacji składającej się tam z jednego lub dwóch serwerów baz danych, jakiegoś middleware'u, czegoś tam aż do serwerów w strefie zdeterminowanej i macie na to tam jakieś tam konfiguracyjne pliki musicie wypełnić albo być może jakiś interfejs do tego webowy będzie kliknąć i potem już możecie się zajmować następnym klientem. W związku z tym nie zatrudnimy wam nikogo do zespołu i musicie sobie się sprężyć, napisać sobie tak te systemy, żeby to wszystko wam poszło szybciej, bo inaczej ich nie będziecie wyrabiać, a wtedy nie będą spełnione jakieś tam cele całoroczne i nie dostaniecie bonusa. Co pozostanie poza tym klikaniem, chyba że klikanie zostanie oddane w ogóle komuś innemu. Też tak może być. No wydaje mi się, że pozostanie to rozwiązywanie standardowych komputerów, typu jakieś tam pady dysków albo inne takie, które wymagają interwencji człowieka, albo takie, które ktoś tam kliknie, ale mu się nie zainstaluje z jakiegoś dziwnego powodu, więc trzeba będzie patrzeć dlaczego. No i pozostają nam migracje i aktualizacje. I to się na szczęście nigdy nie skończy. Więc tutaj jest szansa, że tu będziemy potrzebni. I ponieważ wchodzimy w świat Linuxa, w Linuxie są aktualizacje bardzo częste. Jeszcze w związku z tym będziemy cały czas mielić, będziemy w tych aktualizacjach. No i wiadomo, że będziemy migrować. A to z jednego lejka serwera drugiego, a to ze starszego serwera na nowszy, a to z jednej szafy, której śruby poszły do drugiej. I taka jest dla nas szansa. Jeśli ktoś ma jakieś komentarze, to ja już zapraszam. I do zadawania pytań również. Wróciliśmy do TBR. Troszkę tak, rzeczywiście, że to znaczy, akurat w mojej firmie mamy usługę wykupioną, bo mamy swoje szafy w serwerowni zarządzanej przez kogoś innego, więc ja mam wystawić sketa, że ktoś, że pan w jakimś tam, może nie kombinezonie, ale pan z partneru przyjdzie i w szafie numer 5 w rządku 7 naciśnie i przycisk kresek, jak się już tego odzywa, nie mogę dostać. Serwerowni chętnym po drugiej stronie oceanu. Ale rzeczywiście ktoś tam jeszcze te kabelki kiedyś tam musi przepiąć, jakieś tam powiedzmy skonfigurować tasiemki, żeby te tasiemki wyszły, były zawiezione do safe'u czy tam przywiezione. Ale głównie zadanie będzie polegało na tym, żeby skonfigurować to raz dobrze i żeby chodziło, żeby tylko reagować na jakieś tam sygnały z monitoringu. Gracias.